Około godziny 20 otrzymaliśmy informację o tym, że ma miejsce pożar na ulicy Olsztyńskiej w salonie samochodowym Mercedesa. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że płomienie wychodziły już na powyżej dachu. Pożar rozpoczął się w części środkowej, w magazynie części zamiennych. Na szczęście tam został też zlokalizowany, na większą część budynku nie został, pożar nie rozprzestrzenił się. W wyniku pożaru uległ zawaleniu dach nad tym pomieszczeniem magazynowym oraz konstrukcja antresol. Tam były takie antresole pośrednie. To pomieszczenie magazynowe składało się z takich poziomów z kratownic i te kratownice również uległy zniszczeniu. Na miejscu było w takim najbardziej newralgicznym momencie 18 zastępów. Jak my przyjechaliśmy, osoby, które tutaj pracowały, opuściły już budynek.